Witam serdecznie od tej strony. Moi drodzy, dawno mi nie było, stęskniliście się. Słuchajcie, przyjechałem dzisiaj do mojego starego kumpla i będziemy ryć w lesie. Właśnie jestem w trakcie przebierania się. Potem pod sam koniec filmu sobie coś tam pogadamy, czemu tak mało filmów i co się będzie gdzieś tam działo w przyszłości. A teraz Memory 5 siara i idziemy w las. Z detektorem oczywiście. Jestem już w lesie. Oczywiście poszukiwania za zgodą konserwatora zabytków do 1 maja, pomimo tego, że przyszła już ta nowa ustawa, obowiązują stare przepisy, więc trzeba mieć w dalszym ciągu zgodę od konserwatora. A teraz czekamy na zmiany, bo ja chyba na kanale tego nie mówiłem, ale prezydent podpisał ustawę i wiecie, i teraz trzeba poczekać, aż będzie aplikacja, będzie to wszystko i 1 maja będziemy próbowali. Dobra, pierwszy sygnał. Jakiś powierzchniowy był. Mamy monetę. Pierwszy sygnał w lesie i od razu moneta. Ale od razu niestety 10 groszy z PRL-u. Teraz takie coś wyszło. Oho, jaki piękny. Jaki piękny. Szukając sapera, namierzyłem taki duży obiekt. I to od razu wykopiemy tutaj teraz na żywo. Chodź, to zwracaj uwagę, jakbyś wykopał fragmenty z niczy. Albo te ze śmieci, te spody, bo to bardzo ważne. Mogą być nieznane mogiły. O, widzicie, saper się odezwał. Nieznane mogiły. Na razie to ja mam fragment, no właśnie, jakieś piły chyba. Ale robactwa, Jezus Maria. Jakiś taki zaczep. Coś do przenoszenia ewidentnie. Ale ślicznotka. Ślicznotka jakiś mało. Ale kurde, panie. Z góry to wyglądałeś. Znalazłem taką drogę w lesie. Ogólnie jest masakra, jeżeli chodzi o ilość pajęczyn. Pająków, których nie lubię, jest bardzo dużo. I tu mam taki sygnał monetkowy, nie monetkowy. Na kapsel może. 2 złote. Co to, plaża jest czy las? Tu było to 2 złote. Ale tu będzie raczej jakaś folia. Ale jest bardzo blisko. Więc może nie folia. Wygrzeboć co? Jest tutaj folia niestety. Bardzo gęsto zarośnięty, albo taką... To będzie jakiś chyba kapsel. I tu jest jakiś drugi sygnał, większy. Czekajcie. No dobra, chciałem powiedzieć, że rozładował mi się. Półtorej godziny go ładowałem. Muszę iść po drugi detektor. No to przy okazji, zaraz to kopnę, ale przy okazji chciałem powiedzieć, że bardzo gęsty las. Bardzo. No i ciężko znaleźć w ogóle jakąś trasę, żeby, wiecie, żeby móc se poszukać tak bez przeszkód. Bo saper to w krzoki od razu wchodzi i on na to nie patrzy, ale ja jednak jakieś mam, wiecie, po tych kleszczach mam jakieś takie obawy lekkie. Tak jak mówiłem, Polmos 1906, Lublin. A tego nie kopię, idę po drugi detektor. A tego dam do ładowania. Trochę wpadka z tym rozładowanym detektorem. Ale dziwne, bo półtorej godziny tu jechałem i półtorej godziny mi się ładował. Ale ledwo 30 minut, kurde, połaziłem. Trzeba go naładować na maksa, bo chyba za niskie napięcie tam ma i tak dalej. No i jestem w obozowisku. W zasadzie na parkingu. Dziadkiem przyjechałem. Wersa podpięta. Teraz legenda odpinam. Legend się trochę dłużej poładował.
Może też mi starczy na 40 minut. No tydzień leżały detektory, w ogóle ich nie ruszałem. Też nie ma za bogato z baterią. Ale i tak dobrze się stało, że wróciłem po drugi detektor, bo lazłem w złą stronę. Pierwszy sygnał drugim detektorem i ja kojarzę ten przedmiot. To się wkręcało chyba coś z podkową związanego. Mam wrażenie, że to kiedyś znalazłem. Zobaczmy, co to. Buteleczka i była tak, więc dlatego nie słyszałem tego pointerem, nie trafiłem jak należy. Manel ring tak bił. Łuska w agonalnym stanie. Coś tu widać. Dokumentacja. Spotkałem w końcu Artura, ale już mi uciekł i teraz znalazłem tutaj takie coś. Wszystko takie fajne, pozamykane. Słoiczek. Niestety w słoiczku nic. Tutaj jest jakiś... Woda się chyba dostała. Zaraz wylejemy, wąchniemy. Czekajcie. Bezwonna substancja. I jeszcze taki pakuneczek. To muszę rozłupać, bo... To było paście do butów i chciałbym to otworzyć, zobaczyć coś w środku. O, może będzie. Nie, to jest śmietnik, wiecie? To jest śmietnik. O, tu są jeszcze kapsle. Gdzieś widziałem. Folia, kapsle. Syf z żarówki. Śmietnik. Dzień dobry. Witam serdecznie widzów Odyna. Siema widzowie. Cześć Odyn. Gdzie jesteśmy? W lesie. W lesie. Wśród pająków. Wśród pająków. A powiedz mi, jakiego typu to są poszukiwania? Co ty chcesz tutaj znaleźć? Co? Tutaj w tym lesie, to jest bardzo ciekawa sprawa, tutaj 4 września miały miejsce dość ciężkie walki i szukamy śladów tych działań, tego przemarszu i tych miejsc wszystkich, gdzie żołnierze walczyli dokładnie 4 września. Opowiem ci szczerze, chodzę od paru dni w tych rejonach i jedna rzecz mnie zastanawia, co ci żołnierze mieli w głowach, kiedy się dowiedzieli, że dzień wcześniej Wielka Brytania i Francja wypowiedziały wojnę Niemcom. Czy to w ogóle wpłynęło jakkolwiek na morale tych ludzi? No, biorąc pod uwagę to, co teraz jest na Ukrainie i to, co jak się zaczęło to dziać, jakie tam skrajne wachlarze emocji były, nawet z tym, jak wyłączali ten system bankowy i tak dalej, jak się ludzie z tego cieszyli, na pewno to jakoś na nich wpłynęło, o ile dotarła do nich ta informacja. Znaczy, no tu na pewno dotarła, tylko wiesz, no... Jak się okazało, to tylko informacja dotarła, nie? No. Ale nie, jak to wpłynęło na morale żołnierzy, nie? 3 września, wypowiedzenie wojny Niemcom. Ale myślę, że ten temat dzisiaj poruszę. Tam u mnie na kanale. Dokładnie. I słuchajcie, wczoraj to było, czy przedwczoraj znalazłeś ten depozyt kusownika? Przedwczoraj. No to sobie zobaczcie u niego na kanale Underground Passion. Depozyt kusownika, serce grubo, stanęło. No grubo było, grubo. Serce stanęło, policja musiała przyjechać, nie? I ty też blisko 100 tysięcy jesteś na YouTubie. Przyjdzie tabliczka. Przyjdzie tabliczka za niedługo. Bo nie spodziewałem się, że tak, jak to wiesz, jak człowiek sobie dopiero zda sprawę, jak na przykład, nie wiem, oglądasz jakiś stadion. I wiesz, porównasz tą ilość ludzi do oglądających twój tego, ludzi, którzy jakby się zgadzają z pewnymi treściami, chcą mnie śledzić. No to jest miłe, nie? No. Co byś chciał znaleźć głównie? Dzisiaj? Mhm. Kurde, wiesz co, najbardziej coś takiego spersonalizowanego, czyli nie wiem, blacha jak zawsze, albo coś, co świadczy o jakimś żołnierzu, gdzie przedmioty, które można przypisać do konkretnej osoby, nie? Do imienia, nazwiska, do człowieka. To dzisiaj chciałbym trafić. Jesteśmy też w takim miejscu, że może jest szansa, gdzieś tutaj w rejonie były mogiły. Mogiły były ekshumowane w latach... Kurde, nie pamiętam dokładnie. Ile to dziesiątek lat temu były te ekshumacje, natomiast przy takich ekshumacjach gdzieś coś mogło się zgubić. Te żołnierze są bezimienni, no bo wiadomo, nic tam w tych mogiłach nie znaleziono. Co też nie znaczy, że gdzieś w okolicy mogiły nie był jakiś krzyż, ktoś jakieś blachy nie powiesił. Po prostu nawet zwykłe jakieś blachy fizycznie z jakimiś, nie wiem, wypisanymi lub wybitymi z pamięci, albo miał coś spisane z książeczek wojskowych, imiona, nazwiska. Jakieś dane, no. No, więc... Tu w tym rejonie się kręcimy, natomiast wysypisko jest niewyobrażalne, nie? No to co mi się uda wykopać, to ci pomogę. Jedziemy. Widzowie,
Trzymajcie kciuki za nas, może coś trafimy. Na razie trafiamy systematycznie na pająki, a właściwie pająki no, na nas trafiają. Jezus Maria. A jak łażą po tej skórze potem tak chwilę, tak... Boże, coś ty zrobił! Artur ma zgodę na 2-3 metry. I namierzyłem sygnał. Kopię i wystaje taki kolcek wstrętny. No i mamy łuskę, jaka ładna zielona. Znaczy łuskę. Cały... Ale to jest... Ty. To jest pierwszowojenne? Nie. Co to jest? Jakiś fajny, dziwny. Ty trafiłeś... To jest lebel. To jest lebel. Jeszcze zobaczę na szybko, czy coś tu wystaje więcej. Zaraz detektorem sprawdzimy. Strasznie jakaś taka stożkowa ta łuska. Francuski. Ale to jest ewidentnie wrzesień. Bardzo ładny... O! No, rozładował mi się drugi detektor. Super. To kopałem. A weź zobacz, jeszcze jest więcej. No już patrzę. Musisz detektorem sprawdzić. Pan pająk se siedzi. Ja za chwilę se podjem, bo znalazłem ostrężyny. A i saper mi mówi, żebym ten dół podkopał na jakie pół metra, żeby zobaczyć, czy tam jeszcze jakiś sygnał jest. No akurat do tego się przydam, bo detektor mi padł. Jeden i drugi. Super przygotowany przyjechałem. Ale dobra. Wykopany dół i nie ma nic więcej. Zakopujemy piasek calcowy. Żółciutki, ładny. Idziemy w tamtą stronę. I saper mówi, kawelki! Jakby do kosza na śmieci już nie mogli tego wyrzucić w las. Pocięli to, co drogocenne wzięli i kabelki zostawili. Albo nie, bo ja to wezmę, jeszcze mnie ktoś weźmie, że to ja będę chciał to wyrzucić. Wróciliśmy do aut i co, dziad zapali? No pewnie, że zapali, musi. Jedziemy w następne miejsce. Aż miło posłuchać tego auta. W nowym jak cokolwiek dyk zrobi, to się wkurzam. Ładują mi się detektory przy okazji tego przejazdu. Wersa mi się znowu ładowała z jakieś półtorej godziny, więc znowu jakieś 40 minut poszukiwań będzie. No nie przygotowałem się. Ale nie sądziłem też, że obydwa detektory będę miał w pełni rozładowane. Przecież ich tak dużo nie używałem. To auto ma kopa. Od razu przyspiesza jak posrane. I już sapera mam. A tamten, pomimo tego, że ma silnik mocniejszy, to jest taki zamulony jakiś. A te czwóra ma swoje kopyto. I już bym mógł sapera wyprzedzać, ale... No nie będę go wyprzedzał. Wyrcyrycy cesty! No to w las. Naładowało się trochę. Będzie dobrze. Piękny lasek. Ale ślicznie. Będzie łuska? Pasta! Zagęszczona, cokolwiek to oznacza. Warszawa uroda. Uroda, dokładnie. Cena 2,85. Wow! Jakaś moneta! Te, słuchajcie, to... To będzie srebro? Ale coś fajnego chyba, tylko... Nie chcę tego trzeć za bardzo. Oby to nie była jedna. To jest bardzo duża, stara, srebrna moneta. I oby tu nie była jedna. Ja jeszcze nie sprawdzałem. Tylko przetarłem o czoło i to jest srebro. To jest wielkie srebro. Jeszcze nie wiem do końca, co to jest za wielkie srebro, ale jest na bank stare. Saper zaraz gdzieś tu przyjdzie. I to dość tak, nie wiem, z 15 centów? Jeszcze nie wyczyściłem tej monety. Sprawdzam tu ten teren. Te sygnały wszystkie będę kopał.
ale ta moneta była strasznie mocnym sygnałem. I ja mam listę swoich znalezisk i ja jeszcze nie wiem dokładnie, co to jest za moneta. Mam przypuszczenie. No tutaj trzeba wszystko wykopać. No szkoda, że tu nie ma więcej tych sygnałów. Kurde, byłby skarb srebrnych monet. Takie. Też się klaruje. Klaruje się ten sygnał. Podkopmy to z 20. Nie no, nie z 20. Taki sztych jeden. Sprawdźmy. Bardzo podobny sygnał. Usunąłem tą wierzchnią warstwę tego humusu i sygnał jest już na kolor, na coś dużego z koloru. Szukam dalej. Ta moneta na razie leży tam. Została tu kopnięta. Ja nie podejmę tutaj już nic. Saper przyjdzie, dokopiemy się do tej monety razem. Do tej monety. Mam nadzieję, że to będzie moneta, cholera, nie? I tutaj jeszcze są jakieś sygnały powierzchniowe, bo powierzchniowe. Ale fajnie, kurde, już wiecie, te rozładowane detektory. Tu każdy sygnał w tym obrębie zostanie wyczyszczony, spokojnie. Jest tu parę takich sygnałów. Coś dużego na wierzchu. Przyszedł Adam. Przyszedł, cześć wam. I przyszedł Saper. Wołany przez las. Trzymam jedną sztukę już. Szóstaka. Szóstaka. Potem będziemy Zabrego. Identyfikowali. Trzymam kciuki tym samym, żeby tam był drugi. Czekajcie, ja wyłączę ten detektor na razie, bo to będzie głębiej. To będzie głębiej. Coś tutaj chyba jest. Coś tutaj lekko. Nic a nic. Będzie dużo głębiej. Tylko, że ten sygnał jest troszeczkę niższy. Idziecie na glebę. Człowiek z tej podniety nie wie co robić. Takiej monety w lesie jeszcze nie znalazłem, nie? No wiesz, no szóstaka nie idzie tak sobie od w lesie po prostu znaleźć srebrnego. No? Nie, to była kamera. To jeszcze jest głębiej. No ja właśnie, kurde, wiesz, to jest było marzenie. Chociażby dwa znaleźć. No jeden, ja już jestem zadowolony. Znajmy, że miałby skarb. Tak, za trzy. No kurde, gdzie ty jesteś? No weź ją na chwilę. Tam gdzie kamerka. Jest. No życzę ci naprawdę, żeby teraz wyszedł drugi szóstak. Jak to albo, drugi, to... albo złoty jakiś. No wiesz, bo bije niżej. Ja wiem, że jest głębiej. Przy takich monetach jest szansa, że będą ciekawsze. Ale wiesz, środek lasu. No. Pomiędzy pajęczynami. Pomiędzy samymi odłamkami. No. Pomiędzy pastami jakimiś zagęszczonymi. Jeszcze kawałek to jest. No. Dobra, powinno być. Jest. Jest? To jest kamień. No weź ten. Już pointerem pokopać. Jakiś ołów? Nie, to jest kamień. To jest ewidentnie kamień. Czy to jest ołów? Nie, kamień. Co to jest?
pokaż, że się żółtego coś. No chociaż srebrnego, no. To jest naprawdę duży przedmiot. Jakieś kółko! Co to jest? Amelinowe. Amelinowe kółko? No weź to już wyjmij. Tak po prostu! Po prostu! Ale kłamstwo! No to do kompletu. No do kompletu, idealnie pasuje. Nie no, Odyn, weź to teraz porządnie przeszukaj. No szukamy razem wszyscy. Niestety już takie tylko odłamki kopię. Ale Artur, kawałek lampy znalazłeś i 50 groszy skatowane. Zobaczymy, czy coś więcej wyjdzie. Coś tam szczela. Sygnał dokładnie taki sam jak na takiego kapsla, co teraz wykopałem. Z butlą razem. Dokładnie taki sam. Po prostu jakaś rura. Ta moneta to może być to. Szóstak Jana Kazimierza. Widzicie ją teraz z bliska. Ma tutaj orła. Ma tutaj konika, pogoń chyba. I jeszcze jakieś coś trzeciego, chyba jakiś kolejny orzeł. Nie umiem znaleźć dokładnie tej monety, ale no znajdzie się, trzeba ją podczyścić trochę. Przepiękny sygnał, już wykopany. Moneta. A to jest? Też srebro, 20 kopiejek. Zupełnie inny okres. 20 kopiejek srebrnych. Dwie srebrne monety z całkowicie innego... Z innych epoki kopnąłem. No to jest niebywałe. No, pierwszy raz mi się tak w ogóle w lesie... Czy ja znalazłem kiedyś jakąś srebrną monetę w lesie? Jedynie tam u świętokrzyskiej grupy 10-groszówkę znalazłem. 1840. A tu proszę bardzo. Oby to nie była jedna moneta. Już sprawdzamy. No i czemu takie jakieś jedynaki wykopuje? Ale to jest chamstwo. Tu coś jest. Z jakieś 70 metrów obok siebie te monety znalazłem. Tu jest 70 metrów taka miarka. Przesunę te monety pod tą miarkę tam. Kurde, coś mi nie wychodzi. Idealne 70 metrów. 70 metrów obok siebie. To znowu mam teren do sprawdzenia. Tak on wygląda wokół mnie. Ja stoję dokładnie w tym miejscu, w którym ta moneta wyszła. Tam jest takie fajne jakieś takich paprocie zielone strasznie. I idzie jakaś burza, bo detektor szaleje. Wzbudza się jak głupi. Dolazłem do tych paprotek, o których mówiłem. Tam znalazłem jeszcze jakieś kabelki i... Co to? Druciki. I oczywiście kapsle. A tutaj mrowisko. Se mrówki igiełki przynoszą. To chyba o to chodzi, nie? To jest to mrowisko takie specyficzne. Jest to tych mrówek trochę, ale nie jest jakaś ta kolonia jakaś wielka. Ale jak przytaszczyli tyle tych igieł, to pewnie jest ich dużo. Nic, i na zapałkę rzucić. Oczywiście żartuję. Ale płonęłoby! Koło takich drzewek, dziurka i to... Interesuje sapera na pewno, taka mała łuska. Czy aby na pewno? Zaraz mu krzyknę, że mam taką malutką łuskę. Zapomniałem wam powiedzieć, że przejechaliśmy do drugiego lasu, to widzieliście, ale po co? Bo tu ma saper miejsce, gdzie chciałby znaleźć coś z walk też z 3, z 4 września. No i próbujemy to namierzyć i przy okazji się takie coś udało znaleźć, nie? Oni też mi mówili teraz przez radio, że nic nie znaleźli za bardzo, jeżeli chodzi o łuski. Więc tylko i wyłącznie ta taka malutka z zetką. Saper zobaczy, będzie mówił, będzie śpiewał, co to jest za łuska. Już widzę jakąś blaszkę. Wow! Co to jest? Jakiś stopek. Stopek ołowiu? Ja miękkie, więc ołów. Niestety odłamek kolejny. Odłamków dużo jest w tym lesie. Chyba jestem koło drogi i koło drogi saper mówił, że jest śmietnisko. Jest. Wylazłem już na swoją drogę. I tu teraz sygnał. Co my to mamy? Jaki papiok? Coś w tym stylu.
kolejny sygnał z drogi. Czy ma to? Nie, nie ma to dziurki. Kulka szrapnela to raczej nie jest. Kij wie. Ciekawy ołów. Grosik? Nie! Jakaś stara moneta. O kurde, to jest boratyna chyba. Ale dziwna. Jakaś taka gruba. To jest boratini. Jan Kazimierz. Zaraz przy samochodach. Myślałem, że to jest puste w środku. Że to jakiś klucz będzie. Jakiś fragment od czegoś. Ja już skończyłem poszukiwania. Trzeba poszukać, obejrzeć się, czy tych gnid małych nie ma. Ale biała kita. Chyba nie ma nigdzie. Ciemno się już prawie zrobi. No i podsumowanie. Śmieciuszki. Sporo śmieciuszków. To muszę jeszcze saperowi pokazać. No. Trochę zostawiłem w lesie. No i fajne rzeczy. To kurde, przyjść by i nie mam swojego skarbu. To myślałem przez chwilę, że blacha jest, ale to jest z jakiejś puszki. No i monetki, łuseczki, pierdółki. Monet się udało 5, z czego 3 konkretne. A w zasadzie 4. Ta 10-groszówka jest do dupska, ale nawet ta mi się podoba. Nawet ten boratini, nie boratini, tylko szelung Jana Kazimierza, tak? 2 złote. No to jest przepiękne, to te 20 kopiejek to w ogóle. Jeszcze raz wam na zdjęciach pokażę, bo taki przecudna moneta naprawdę. A to szkoda, że być może mieliście to już zidentyfikowane, bo wysłałem to do Kindziusia, który uwielbia te monety. Ale no, wychodzi na to, że to jest powiązane z tym. Więc to będzie Jan Kazimierz, ale pewny nie jestem, bo jest wytarta strasznie ta moneta. Fajnie, mi się podobało strasznie. Teraz czekam na chłopów, bo jeszcze nie wyszli z lasu. Już miał być koniec, ale jeszcze oni są daleko. To jest szrapnel na pewno. Tego się nie pomylę. No niestety z tej drogi tutaj 5 kulek, 3 się roztrzaskały, 2 są całe i jakaś blaszka. Idę jeszcze w tamtą stronę. Może przyjdę za chwilę. Teraz tu z tego dołku coś takiego. Powiedzcie mi, co to jest, bo ja nie mam pojęcia. Jest tu napisane Kasse 11 Selve. Kasse 11 Selve. I jeszcze po tym dziadostwie zaraz wpadł klucz. W zasadzie kawałek klucza. Dokładnie, no. Byłem w sklepie, wróciłem. Chłopaki jeszcze teraz do lasu poszli. Byłem im kupić wodę. Ja nie mam latarki, bo się nie przygotowałem na to, że będę łaził w nocy. Starczy mi te 5 godzin. I widzimy się jutro rano, bo dzisiaj już nie będę nic gadał, bo zanim dojadę do domu i tak dalej, to pewnie będzie mi się chciało spać i tak dalej, i tak dalej. Widzimy się w następnej scenie w ciągu dnia. No i mamy kolejny dzień, ale zgrywałem ten materiał z wczoraj i się okazało, że tego jest bardzo dużo, więc nie będę was dłużej katować. W następnym filmie sobie poopowiadamy, co u mnie słychać, czemu tak mało filmów i przede wszystkim gdzie jadę, bo już jestem na finiszu przygotowań do wyjazdu, wiecie, żeby mieć taki spokój w głowie. A wczorajszy wypad, no, nie spodziewałem się, zawsze się człowiek, znaczy nie, czasami się spodziewa, że coś fajnego wyjdzie. Ale tutaj taki szóstak w lesie z saperem na jego zgodach na wrześniu i potem jeszcze 20 kopiejek, coś pięknego. Dobra, w kolejnym filmie popowiadamy, pogadamy sobie, gdzie razem ze mną pojedziecie. Trzymajcie się, cześć!